Siemanero! W tym odcinku porwę Was do świątyni w Krabi Town, do punktu widokowego pomiędzy mangrowcami, pobuszujemy po lasach namorzynowych, m.in. w Tampon Klong Song Nam, poznacie uzdolnione muzycznie kraby, zobaczycie spięciokrotnionego Buddę, a na deser punkt widokowy, który na zawsze pozostanie w mojej i Waszej pamięci. Nazywam się Patrycja Fereniec, a dzisiaj dostarczę Wam kolejnych podróżniczych wyrażeń. Gotowi? No to jazda! Krabi Town niewiele mnie urzekła, ale świątynia była bardzo ładna. Dominował mój ulubiony biały kolor, a na wejściu schody ozdabiały smocze barierki. Dzisiaj zwiedzamy świątynię Krabi Town. Jak się nazywa? Muszę Wam to przeczytać, dlatego że jest to ciężka nazwa. Wat Khaes Korawararam? Chyba tak, nie wiem, ale jeszcze to sprawdzimy. No ale spójrzcie, jest taką delikatną namiastką Chiang Mai ze względu na swoją biel, która tutaj rządzi. Plus mamy złote elementy w postaci węży, smoków. Zaraz zobaczymy, co to jest, tylko musimy podejść troszkę bliżej. Ale już robi wrażenie, ze względu na to, że tak naprawdę tutaj ten Krabi Town jest trochę tak szaro-buro, jest bardzo dużo kabli, jest taki klimat troszkę slumsowy, można przyznać. Jedyne, co mnie urzekło, to te małpy na skrzyżowaniu, które trzymały światła. No i ten punkt, który był widoczny z daleka, wyróżnia się tą swoją bielą. Jestem ciekawa, jak to dalej wygląda, dlatego zapraszam Was serdecznie, zobaczymy. Wat Khaes Korawararam znajduje się na wzgórzu nad centrum miasta i prowadzi do niego plac wejściowy od strony jednej z głównych ulic. Jest jedną z największych świątyń w Krabi, jednak nie tak sławną jak świątynia jaskini Tygrysa. W Tajlandii Budda stoi na czele narodu razem z rodziną królewską. Dlatego też zarówno świątynie buddyjskie, pomniki Buddy, jak i ołtarze ze zdjęciami członków rodziny królewskiej znajdziecie na każdym kroku. Niedaleko od świątyni znajduje się punkt stworzony specjalnie do spacerów po lasach namorzynowych. Na jego końcu zbudowano mini port, z którego łódki odpływają na drugi brzeg, gdzie jest jaskinia. Można ją zwiedzać dowoli od rana do wieczora. Tym razem odpuściłam, bo byłam już w wielu tajskich jaskiniach, a co za dużo, to niezdrowo. Za to wybrałam się na platformę widokową. Co stamtąd widać? Zaraz Wam pokażę! Znajdujemy się na punkcie widokowym w Krabi Town. Spójrzcie tylko, jaki tutaj rozpościera się widok. Po pierwsze, po prawej stronie mamy rzekę. Tam w oddali widać lasy mangrowe. Zresztą tutaj przechodziliśmy też przez taką alejkę pomostów pomiędzy tymi korzeniami tych drzew. Tam w oddali widać wejście na świątynię Tygrysa, gdzie też będziemy. No, jest niesamowicie, naprawdę. Zobaczcie jeszcze tutaj. Tam zobaczycie kawałek Krabi Town, ale zdecydowanie widok lepszy jest z tamtej strony. Lasy namorzynowe tak bardzo mnie zafascynowały, że następnego dnia wybrałam się do Tampon Klong Song Nam, by pobuszować w podobnym otoczeniu, a przy okazji poznać umuzykalnione krabiki. Po drodze widoki jak zwykle rozpieszczały zmysły. Trafiliśmy też zupełnie przez przypadek na 5 posągów Buddy. I jak tu nie kochać Tajlandii, kiedy na każdym kroku mamy tutaj coś pięknego. Oprócz niesamowitej natury, spójrzcie, jedziemy sobie tak po prostu, a tu przy drodze stoją takie oto rzeźby Buddy razem z jakimiś smokami. Cuda na kiju, po prostu pięknie. Budowę posągów rozpoczęto w 2020 roku dzięki zebraniu funduszy przez lokalną społeczność wioski Nong Yik. Dodatkowo mieszkańców wsparła społeczność buddyjska. Obecnie stanowi centrum duchowe tego miejsca. Dzisiaj stwierdziłam, że chcę zobaczyć dwukolorowy kanał. Dlaczego dwukolorowy, tego dowiecie się już za moment, ale jak się nazywa to miejsce? Dla mnie język tajski jest jednym wielkim językołamaczem, dlatego wolę Wam to przeczytać, żeby nie popełnić żadnego błędu. A więc Tampon Klong Song Nam. Jeszcze powinnam taki akcent zastosować, taki Tampon Klong Song Nam. Teraz chyba lepiej trochę. No nie mogę. O, jeszcze nawet jakaś muszelka tu spadła, chyba z dekoracji.
swoją drogą fajnie to wszystko dekorują, czuć ten klimacik. No ale dobra, nie traćmy czasu, lecimy dalej, już mi się podoba, bo jest las palmowy. Także chodźcie, lecimy zobaczyć, co tam dalej na nas czeka. Plongsong Nam to raj dla krabów skrzypków. Nie bez powodu więc postawili tutaj ich rzeźby. Bilety wstępu kosztują 100 batów dla osoby dorosłej, 50 batów dla dzieci. Na wstępie przywitała nas ta oto ciekawa roślinka. Nie wiem, czy wiecie, jak nazywają się owoce tego drzewa. Ja jestem mega ciekawa. Piszcie w komentarzach. Dookoła otaczają nas tutaj lasy namorzynowe. Zobaczcie tylko na te bujne korzenie. Pięknie to wygląda. Słyszałam, że kiedy jest przypływ, to tej wody słonej tutaj przybywa, miesza się z tą słodką wodą i kolor jest taki trochę mętny. Ale kiedy mamy odpływ, wtedy ta woda staje się zupełnie słodka i ma piękny szmaragdowy odcień, taki jak w Emerald Pools. Więc zobaczmy teraz tutaj, jak oceniacie ten odcień wody. Ja bym tutaj dała tak 50-50, 50 na 50. Jeszcze nie jest to aż tak spektakularne. Te drzewa wyglądają trochę jak w filmach fantasy. Zobaczcie te korzenie. Tak jakby zaraz się miały wszystkie ruszać. Oplatają słodko tę wodę. Pięknie to wygląda. Chyba wiem, dlaczego tutaj nie można pływać. Jak zanurzyłam trochę nogę, to pełno rybek podpłynęło i to są chyba te rybki, które lubią martwy na skórek. Nie dam nogi tam, bo mogą przenieść jakieś choroby i bakterie. Jest to niebezpieczne. Ostatnio się to zrobiło mega popularne, ale były takie przypadki, gdzie kobieta normalnie straciła nogę przez jakieś zakażenie. Także nie chcę być następną. Na zakończenie tego dnia zapraszam Was do Kuan Nom Sao Viewpoint. Dojechaliśmy szczęśliwie. Tutaj u góry jest też specjalny parking, gdzie możecie zostawić czy skuter, czy samochód. No a dalej to już musimy iść pieszo. Drona wzięłam, więc mam nadzieję, że będzie jak tam wylecieć i pokażę Wam, jak to wszystko prezentuje się z góry. Ciacho z bananami, ale najpiękniejszy to tutaj jest ten widok. Dlatego to ciacho będzie smakować podwójnie. Dobrze. Totalnie szczerze, wolę proste jedzonko, shake, owoce, jakieś ciacho bananowe z takim widokiem niż niejedną ekskluzywną restaurację. Definitywnie stawiam na naturę. No zobaczcie, jak tu jest pięknie. Cieszę się, że mogłam Was tu porwać ze sobą. Dziękuję za ten wspólnie spędzony czas.